Nieźle. Kurczę, zamiast punkt kontrolny szponów przeczytałam City z Gwiezdnych Wojen, nie? A, tam coś było. Kurczę. Ten humor jednak nadrabia. Audianty. Siemka. We should get a move on. To już chyba leciało, ten trzeci zapis. Dobra. To czemu to się zaczynało od trzeciego w ogóle? Bez sensu. Those idiots were experimenting on adjutants. That explains the ones we saw earlier. No, dokładnie, durnie. W ogóle Cerberus zmienił sobie znaki. Nie ta strona. Kurczę. Datapad. Notatka priorytetowa. Testowi audianci uciekli. Mają bezzwłocznie zostać schwytani i przeniesieni do obszaru przetrzymywania kwatery centralnej. Za wszelką cenę unikać szkód pod karą poważnego obcięcia żołdu bojowego. The doors only open one at a time. Makes sense considering what they had locked up in here. Doors unlocked. Let's get out of here. Ale jednak da się to obejść. That doorway leads to the Gozu district. Look out! Co jest? Atlas. Wow. Sobie zregenerować tarczę. Za blisko, jesteś za blisko. O czymś Aria by ze mnie rzucili granatę. Shit!
Nie, 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 nie. Uff. Kurczę, skąd ci się wzięły tarcze? Nie mów mi, że tutaj są... No nie, znowu... Pierdzielaj. Tak, brawo. Czemu ty? No właśnie, w sumie mieć tu tam broń. O kurczę! Trochę blisko. Ha, ale uniknęłam pocisku. No znowu ci się tarcze zrobiły. Obejdź! Wow. No, no nie no. Jest, udało się. Już? To gdzie teraz? Aha, tam. Dobra. A po co tam jest drabina do góry? A nie chce mi się tam iść. Może takie okrężne wejście. I liked it better when Mordin Solis was here shooting up looters. Mordin nie żyje. A nie! Żyje! Tak, bo czekałam teraz na komentarz, więc to musi być... ja tą omegę chyba robię jeszcze przed tym, zanim wyruszyłam wyleczyć genofagium, ponieważ inaczej wywoła jeszcze dalsza rozmowa. Mordin nie żyje i ona, Aria by się wypowiadała, że szkoda i tak i tam. No widzicie, czasami śmierć bohatera daje dodatkowe dialogi. No nie. Odsuń się. Szkoda, że tu nie ma Nairin. Przydałaby mi się podczas walki ze stróżami, bo ona ma
Granaty podnoszące. A teraz zajmiemy się wieżyczką. A nie? Jeszcze ktoś do mnie strzela. O! Gdzie ty? Ła! Co ty? Jakim prawem? Ups. Nie żyje? Nie żyje. Mało brakowało. Czemu te tarcze mi się nie chcą odnowić? No, dobra. Nie mamy żadnej apteczki ani nic, co? Szkoda. Czyli tam gdzieś... Czekajcie. Stacja modyfikacji broni na razie nie jest mi potrzebna. O. Gdzie jest ta najmniejsza? A w ogóle ja nie znalazłam tej kanapy, o którą prosił mnie ten Elkor. No widzisz, mówiłam Nairin, że cywile chętnie powalczą. Winda. O, mogę zapisać, to dobrze. Nie. Aria! Aria zniknęła! O, tutaj jest. Cerberus is still on my station. Of course something's not right. Not what I was talking about. I'm checking this out. Going radio silent. What the hell is she doing? Where's Nairin? Scouting ahead. We've got our hands full holding this area. She's going on to afterlife. No, tu mamy nasze sławne zaświaty. Aria, gdzie ty? Enough!
Aria się nie, że nieźle wkurzyła. Nie dziwię się. Straszna szkoda, Nairin. Nairin Kandros was a good soldier. It's a shame she had to die for your petty ambitions. You're a dead man! No, wait! What now, Petrovsky? Divide and conquer, Commander. Kandros killed the adjutants we hadn't finished experimenting on. These are fully under our control. The prologues for our future army. Dobrze. Pozwólcie, że ja się na chwilę zamknę, ponieważ tutaj będzie dosyć ostra walka, szczególnie, że mam... Wprawdzie ja to na szaleńcu przeszłam, ale na twardzielu jeszcze jak będę się rozpraszać rozmawianiem z wami, to będzie ciężko, więc... Ja się zamykam. I tak nie mam w ogóle medigelu, więc jest kiepsko. No ale dobra, idziemy. Gdzie są te generatory zastoju? Tam są. Spierdzie. Nie tak. Udało się, nie było źle, nie poszło źle. Aria uwolniona, więc teraz może mi pomóc w walce. Naprawdę dziwię się, że mi tak szybko poszło, bo kiedyś to się naprawdę z tym męczyłam. Może dlatego, że nie gram na szaleńcu, tylko na twardzielu. Ale dobra, zajmiemy się wami, skurwysyny. Wow, nie! Jeżeli ja teraz umrę, będę musiała to robić od początku. Nie, 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 fuck! Nie, nie, nie. Nie mogę tu iść, bo tutaj jest ta audianta. Kurwa. I co ja mam teraz zrobić? Nie! Fuck! Oh my God. No dobra, dobra wiadomość taka, że chyba będę miała zregenerowane życie. A nie, jednak nie, no to super! Po prostu genialnie. Że nawet nie myślcie. Idę po ten zestaw medyczny, może tym razem mi się go uda wziąć. Dobra, udało się. Ciężko jest, ciężko. Nie! No kurczę! Jest tam was zdecydowanie za dużo. Hmm.
Dobra, poszło. Kurczę, granat. Tam są żołnierze. Znaczy szturmowcy, sorry. Jeszcze ty tu. O nie, Audiant. Ty jesteś ostatni, tak? No to super. Udało mi się! Halleluja! Jezu. Nie znoszę tej walki. Co jak co, ale to jest naprawdę ciężkie. No ale dobra, idziemy pokonać Piotrowskiego. Że też tak łatwo się poddał. Łatwo, no tak. Cease and desist all aggression. It's over. No, wreszcie przejrzałeś na oczy. Commander Shepard, I surrender myself into your custody. That is the most pathetic thing I've ever heard. Shepard, I'm unarmed, and I can give the Alliance intel on the elusive man. Spear. You'll say anything to save your skin. But I'll let you escape, Omega. I deserve mercy. Is this true, Arya? Inexplicably. I think he'd agree now that it was the biggest mistake of his life. But this is murder. That's right. Cold-blooded murder. No less than you deserve. O tak. Clean up this mess. Shepard, I never thought I'd enjoy having a partner. No, tak. Thank you for not interfering. Killing that man was deeply satisfying. And thanks to you, I have Omega back. No i widzicie, i tutaj się właśnie opłaca bycie renegatem, ponieważ idealista nie będzie miał pocałunku od Arii. No i jeszcze, że ja gram kobietą, to tym bardziej mam się lepiej, bo z tego, co oglądałam na YouTubie, Aria inaczej całuje Sheparda faceta niż kobietę, więc... So what's your plan? Aria woli kobiety. Starting with this command center. It may take some time to remove the general stink from my throne. Wonder if I'll ever really enjoy the pole dancing in here again. No ba. The citizens of Omega have been through a lot, Aria. Try to remember that. They better remember who liberated them. No jakby wszyscy zginęli, no to... I mówi to ta, która zabiła kilka tysięcy. Don't worry. I'll honor our arrangement. Troops, ships and a mountain of Izo. You earned it. And I'll be going. Bray will take you back. I have a station to whip into shape. Citizens of Omega, hear me. I
reunited. My hand is on the controls once more, and I will not let go again. Each of you owes a debt. Gain my favor by rounding up the remaining Cerberus invaders, and we'll take our revenge. It's their turn to tremble. Their turn to bleed. Going forward, your lives will be hard. But the price you pay is for your freedom. Only I can protect that. And hear this. I will make Omega impenetrable. No one will ever threaten my domain again. From this day on, the galaxy will know one hard truth. Don't fuck with Omega. You always get these crap details, Bray. Genialne tłumaczenie po prostu. You got a galaxy to save. Let's get you off this rock. Don't fuck with Omega. Odpierdolcie się od Omegi. Nie, no naprawdę, ja nie wiem, kto to tłumaczy, ale tak samo jak było na dodatku Cytadela, nie? Pamiętacie, było chyba, Shepard powiedziała The Best, chodziło o ten o całe przygody z całej trylogii, a to The Best zostało przetłumaczone jako czekaj, to wspaniale. No, to po prostu ja nie wiem, kto to tłumaczy, ale to jest straszne. Straszne, straszne, straszne. I właśnie dlatego na przykład komiksy, bo książek akurat po angielsku nie czytam, bo naprawdę raczej bym nie dała rady, ale komiksy tylko i wyłącznie po angielsku, bo to, co polscy tłumacze robią, to jest chore. Okej. Okay. To mamy jeszcze na terminalu osobistym na pamiątkę. Nadawca Aria to Log. Temat na pamiątkę. Boże, po co ja te tematy zawsze czytam, skoro są takie same? Dobra. Wysłałam ci drobny suwenir z naszych przygód na Omedze, Shepard. Tak się przypadkiem składa, że król jest pęknięty. Aria. Król jest pęknięty, ach, ta ironia. Dobrze, idziemy więc do mojej kajuty. Tam właśnie będzie ten suwenir, co nam Aria przysłała. Że też od razu się znalazł w naszej kajucie, nie? I on jest tutaj. Tak, tutaj to są te szachy. Pamiętacie te, co Piotrowski miał w swoim gabinecie, tak tu, w gabinecie. To nie był gabinet, ale wiecie. No i ogólnie takie różne rzeczy. Zasypiła mi kajutę. Nie no, fajne szachy, naprawdę fajne szachy. Będę mogła grać z trainer. Samantha. Więc co? Przydałoby się takie małe podsumowanie. Ogólnie ja nie uważam, żeby Omega była zła, ale wiecie, że ja słowa złego nie powiem na Mass Effect. Osobiście co do minusów, bo nie będę się co do plusów tam wypowiadała, bo mi się tam, można powiedzieć, że wszystko podobało. Do minusów bym zaliczyła to, czyli co wspominałam wcześniej, że brakuje mi jakiejś dobrej ścieżki dźwiękowej. Naprawdę mi jej brakuje, bo wiecie, ta trylogia słynie z doskonałej ścieżki. Po prostu tak oddają emocje i świetnie dodają klimatu, a tam cały czas leciała taka jakby cały czas spokojna, taka dziwna muzyka i w ogóle to nie dodawało żadnego klimatu, czego się nie spodziewałam, bo po zwiastunie, gdzie Two Steps From Hell zrobili genialny utwór, to naprawdę można było spodziewać się czegoś lepszego, o wiele lepszego. Czego mi też brakuje, albo co mi przeszkadzało, ta ciągła walka. Po prostu to się po czasie robiło monotonne i odliczałam przynajmniej ja czasami do końca, kiedy wreszcie coś się stanie innego niż tylko cały czas łazimy i zabijamy oddziały Cerberusa i Audiantów. To naprawdę w pewnym czasie się robi strasznie nudne. Aczkolwiek dobry humor i kilka bardzo ciekawych zwrotów akcji nadrabiają. No i śmierć Nairin oraz to wkurzenie Ari to była chyba jedna z najlepszych scen w tym dodatku. Po prostu ciary na maksa. Także co? Dziękuję za obejrzenie. Nie wiem, kiedy zacznę nagrywać resztę dodatków z drugiej części, aczkolwiek postaram się to zrobić jeszcze w wakacje, także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dziękuję za obejrzenie jeszcze raz. Dajcie znać, czy się podobało, co sądzicie o tym dodatku i do usłyszenia.